Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów: Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: Jak on może nam dać swoje ciało na pożywienie? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywać ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, jak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba stąpił. Nie jest on taki, jak ten, który jedli wasi przodkowie, a pomarli. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Dzisiejsza liturgia słowa prowadzi nas do refleksji nad tajemnicą Eucharystii, tajemnicą Bożej miłości względem człowieka. Miłości tak daleko posuniętej, że Bóg nie tylko zapragnął stać się jednym z nas, ale poszedł jeszcze dalej. Stał się pokarmem dla nas, dla naszego uświęcenia. Jego przebóstwione ciało stało się pokarmem, a Jego najdroższa krew napojem na życie wieczne. Prawda ta była zbyt trudna do przyjęcia dla wielu współczesnych Chrystusowi ludzi. A jak jest z nami? Czy wierzę, że Jezus prawdziwie i substancjalnie jest obecny w konsekrowanej hostii? Czy wierzę, że w Komunii Świętej naprawdę karmię się Jego ciałem i krwią? I wreszcie, czy mam świadomość, że tylko Komunia Eucharystyczna daje mi życie wieczne? To ważne pytania i każdy z nas musi sobie na nie odpowiedzieć. Eucharystia z woli Chrystusa stała się narzędziem naszego uświęcenia, jedynym swego rodzaju środkiem, dzięki któremu stajemy się tym, co spożywamy. Stajemy się Chrystusem, stajemy się Bogiem. Komunia Święta nas uświęca, czyli wewnętrznie przeobraża nas w Boga. W ten sposób prawdziwe stają się słowa, że jesteśmy dziećmi Bożymi i dziedzicami Boga, a współdziedzicami Jezusa Chrystusa. Niech ta świadomość pomoże nam lepiej się przygotować do Komunii Świętej i częściej do niej przystępować.